Farmindex, lider wiedzy o lekach, prezentuje przegląd wiedzy o inhalatorach stosowanych w astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Inhalatory kapsułkowe Breezhaler. Inhalacja lekami Miflonide Breezhaler i Sebri Breezhaler następuje za pośrednictwem inhalatorów Breezhaler, które różnią się kolorami, ale ich obsługa jest taka sama. Instrukcja użycia inhalatora znajduje się na ulotce dołączonej do każdego opakowania. My pokażemy, jak prawidłowo wykonać inhalację, a wykonuje się ją zawsze w pozycji stojącej lub siedzącej. Zdejmij nasadkę. Trzymając podstawę inhalatora, otwórz go. Suchymi dłońmi wyjmij kapsułkę z blistra i umieść ją w komorze inhalatora. Zamknij ustnik aż do usłyszenia kliknięcia. Aby przekuć kapsułkę i przygotować lek do inhalacji, trzymając inhalator pionowo, naciśnij do oporu boczne przyciski tylko raz, a następnie je zwolnij. Wykonanie inhalacji. Wykonaj wydech. Włóż ustnik do ust. Wykonaj głęboki wdech przez usta, nie przez nos, tak, aby usłyszeć i poczuć wibracje kapsułki. Wstrzymaj oddech tak długo, jak się da. Wyjmij inhalator z ust i zrób wydech. Otwórz inhalator i usuń zużytą kapsułkę. Zamknij ustnik i nałóż nasadkę. Po inhalacji lekiem Miflonide Breezhaler przepłucz jamę ustną i gardło wodą lub umyj zęby. Zminimalizujesz w ten sposób ryzyko wystąpienia chrypki i kandydozy jamy ustnej i gardła. Ważne jest, by inhalatora używać zgodnie z instrukcją producenta. Więcej filmów z instrukcją obsługi innych inhalatorów dostępnych w Polsce znajdziesz na inhalatory.edu.pl.